przy pomocy siekiery, noża pocięły ciało. Kawałki ciała wsadziły później już do plecaka i przywiozły do Krakowa nad Wisłę. Witam Was. Dzisiaj kolejna historia, no niestety makabryczna, ale historia, która jest w jakiś sposób niezwykła, przede wszystkim z dwóch powodów. Każdy z nas, ja myślę tutaj o mężczyznach, w swoim życiu spotkał przypuszczalnie co najmniej jedną fatalną kobietę, tak zwaną femme fatale. Spotkanie dwóch, no to już jest prawdziwy pech. Niestety w przypadku radcy prawnego z Chrzanowa to były aż trzy kobiety fatalne. Trzy femme fatale, które postanowiły go zabić. To się rzadko zdarza, żeby trzy kobiety w jednym czasie, w jednym miejscu chciały zabić tego samego mężczyznę. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. On też jest istotny dlatego, że jedna z tych kobiet jest jedną z 10 kobiet, które odsiadują wyrok dożywocia. To bardzo rzadka sytuacja w polskim prawie. Tutaj niedaleko jest komisariat wodny. Policjanci z tego komisariatu bardzo często patrolują teren, zwracają komuś uwagę, pouczają, czasami wypisują mandaty. No taka to praca. Czasami niestety trafiają się bardzo makabryczne rzeczy, jak na przykład ktoś, kto utonął albo popełnił samobójstwo. Ale to, co wydarzyło się w kwietniu 2000 roku, naprawdę szokowało i samych policjantów. Przyzwyczajeni raczej do takich twardych widoków, no, jak to zobaczyli, to rzeczywiście włos się jeżył na głowie, dlatego że wyciągnęli z wody tylko fragment ludzkiego ciała, dokładnie. Był to korpus ludzki, bez głowy, bez rąk i bez nóg. No to był prawdziwy szok. Zaczęły się poszukiwania. No, przewartowano całą policyjną kartotekę tutaj w Małopolsce. Niestety, pomimo tego, nie udało się ustalić, czyje to były zwłoki. Dzisiaj wiemy, że cała sprawa rozpoczęła się 4 miesiące wcześniej. To był styczeń 2000 roku. Wtedy na komisariat policji w Chrzanowie przyszła młoda kobieta i powiedziała, że zaginął jej ojciec. Ten ojciec to prawie 70-letni radca prawny z Chrzanowa. Człowiek, który pomimo 69 lat trzymał się dobrze, to postawny mężczyzna, ale co ważniejsze, miał sporą gotówkę, nieruchomości, był uważany za człowieka majętnego, był szanowany, znany w Chrzanowie. Córka powiedziała, że ojciec wyjechał do Warszawy, wyjechał na 10 dni, ale nie nawiązał z nimi kontaktu i nie wie, co się stało. Jednocześnie razem z nią była sekretarka radcy prawnego, jak się później okazało, również jego partnerka życiowa, i kobieta wtórowała, mówiąc, że rzeczywiście radca prawny pojechał w delegację. Rozpoczęły się poszukiwania, kobiety kilkakrotnie występowały w mediach, prosząc o pomoc, nawet zatrudniły bioenergoterapeutę, który miał także pomóc. No, spełzło to wszystko na niczym, niestety nie udało się odnaleźć 69-letniego radcy prawnego. Również i to postępowanie umorzone. Minęły 4 lata, jest rok 2004. Przez te 4 lata nie udało się ustalić, co stało się z radcą prawnym. Nie udało się także ustalić, do kogo należał znaleziony i wyłowiony z Wisły korpus. Wtedy, w roku 2004, córka radcy prawnego znowu pojawia się na komisariacie w Chrzanowie. Tym razem przynosi ze sobą list, a w zasadzie anonim. Ten ktoś w anonimie pisze, że w roku 2000 był tutaj nad brzegami Wisły, że z mostu widział, jak dwóch mężczyzn wrzuca do wody jakieś worki. Poszedł w to miejsce i znalazł dowód osobisty, wizytówkę radcy prawnego. Rzeczywiście zrobiono badania DNA, porównano DNA córki z DNA
radcy, czyli tego korpusu, który pozostał, i okazało się, że rzeczywiście to jest ciało czy fragmenty ciała radcy prawnego. Jednocześnie razem z anonimem tam dołączony był dowód osobisty. Ten dowód osobisty, jak się później okazało, córka bardzo szybko dołączyła do prowadzonego postępowania w sądzie, dlatego że równolegle starała się o spadek, o przejęcie majątku po ojcu. Ponieważ nie było dowodu osobistego i dowodów na to, że radca prawny nie żyje, postępowanie w sądzie się mocno ślimaczyło. W momencie, kiedy pojawił się list, kiedy pojawił się dowód osobisty, ono gwałtownie przyspieszyło, dlatego też córka mogła skorzystać z majątku ojca. I właśnie to dało do myślenia policjantom prowadzącym śledztwo. Zastanawiali się nad cudownym pojawieniem się i anonimu, i dowodu osobistego. Wtedy też córka, ale i sekretarka zaczęły być obserwowane. Obserwacja kobiet przyniosła zaskakujące rezultaty. Okazało się, że sekretarka, ale jednocześnie kochanka radcy prawnego i córka wiele czasu spędzają razem. Ale też okazało się, że na scenie pojawia się trzecia kobieta, to wtedy 40-letnia Aleksandra. Ona bywała w tym domu, była uznawana za taką przyjaciółkę domu. Jak się okazało, kobieta miała ogromny wpływ na dwie pozostałe kobiety. Sama związana z obywatelem Tunezji, jeździła po świecie, potrafiła opowiadać o podróżach, o potrawach, o tym, że kobiety też mogłyby tak spędzać czas. Jak się okazało, to ona była inspirantką tego, co działo się później. Kiedy Aleksandra wyjechała za granicę, policjanci doszli do wniosku, że trzeba zatrzymać obydwie kobiety, sekretarkę i córkę. Jednocześnie dowiedzieli się, że w styczniu 2000 roku, kiedy zaginął radca prawny, dom przeszedł gwałtowny remont, że praktycznie wymieniono wszystko, i podłogi, i malowano ściany. Te dwie rzeczy spowodowały, że sekretarka i córka zostały zatrzymane. Rozpoczął się przesłuchanie, trwało 48 godzin. Kobiety przyznały się, zarówno sekretarka, jak i córka przyznały się do tego, że rzeczywiście zamordowały radcę prawnego. Ten pomysł zrodził się gdzieś na początku 2000 roku, ale jak powiedziały obydwie, inspiracja wyszła ze strony Aleksandry, która namawiała obydwie kobiety do tego, żeby zamordowały radcę i w ten sposób przejęły jego majątek, a ten majątek mogłyby spożytkować na dalekie podróże. Kilkakrotnie dochodziło do sytuacji, że kobiety planowały morderstwo. Najpierw miały być to zatrute pierogi, do pierogów wsadziły muchomory. W ostatniej chwili córka zrezygnowała, ruszyły ją przypuszczalnie wyrzuty sumienia. Jednak po jakimś czasie doszły do wniosku, że zrealizują zbrodnię, i znowu trzynastka okazała się pechowa. Dlatego, że 13 stycznia 2000 roku znowu przygotowały pierogi. Tym razem nafaszerowały je środkami nasennymi. Kiedy radca był taki półprzytomny, zaniosły go do piwnicy. Jedna z nich ogłuszyła go metalową rurką, a druga udusiła reklamówką. No, okazało się, że była przy tym i Aleksandra, która cały czas dopingowała obydwie kobiety. Dopingowała w ten sposób, aby nie odpuszczały, aby rzeczywiście radca zginął. I tak się rzeczywiście stało. Kiedy radca już nie żył, przy pomocy siekiery, noża pocięły ciało. Kawałki ciała wsadziły później już do plecaka i przywiozły do Krakowa nad Wisłę. W czasie podróży, a jechały autobusem, nawet jeden z usłużnych pasażerów pomagał jej im te pakunki umieścić na górnej półce. Pewnie człowiek, gdyby wiedział, w czym pomaga, byłby w szoku. Niemniej przywiozły plecaki właśnie tutaj do Krakowa i tutaj wrzuciły fragmenty ciała.
Po zatrzymaniu wszystkich trzech kobiet rozpoczął się proces. Sekretarka i córka dostały po 12 lat więzienia. Najstarsza Aleksandra dożywoć. No i koniec tej historii. Jeżeli interesuje Was, co będzie w następnych odcinkach, subskrybujcie nasz kanał. Czekamy na Was, a na razie trzymajcie się.